Siema, tutaj znowu Gonzo. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób możecie zdobyć sobie larwę Strike albo jakiegoś Pokemona z gifta. Różnic jest kilka. Pierwsza. Jeżeli wyszukujecie larwę Strike, koniecznie. Minimalny frame 2, maksymalny frame 2. Samo odebranie jajka larwesty przesuwa frame o 1, więc tym się nie musicie przejmować. IV frame o 1. To jest najważniejsze, IV frame. Natomiast ja nie będę robił larwesty, która jest giftem, tylko z taką małą różnicą, że przesuwa IV frame o 1 i generuje się on na drugim frame, a nie na pierwszym. Ja będę generował sobie, właściwie już mam wygenerowanego, Zorue. I w przypadku Zorue interesuje mnie jedynie natura, nie interesuje mnie płeć, bo eventowy Zorua zawsze jest facetem. Więc standardowo przechodzimy do wyszukiwania, do ustawiania naszych parametrów, czyli wciskamy keypressy, ustawiamy wersję, adres MAC, wracamy do zakładki Capture, wstawiamy IV, jakie nam się podobają, ustawiamy rodzaj wyszukiwania na gifty, chyba że chcecie larwę stajek, wtedy pamiętajcie, jeszcze raz mówię, minimalny, maksymalny frame 2. I wyszukujecie. Ja już mam wyszukany swój seed, tutaj Wam się wyświetla. Więc po prostu go skopiuję. Żeby łatwiej, tutaj już go mam wklejony seed, mam już obliczony starting frame. I teraz trzeba znaleźć sobie swoją naturę, więc żeby to najłatwiej zrobić, rozwiniecie sobie to okienko Nature, kliknijcie naturę, jaką wy tam chcecie, ja chcę modest i wygenerujcie. Pokażę wam najszybszy frame. Teoretycznie mógłbym zaraz po odpaleniu reportera odebrać, ale nigdy nie można mieć pewności, czy się trafił w swój seed, więc ja się chyba skupię na 65 albo 7 frame'ie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kilka prób już miałem i okazuje się, że Zorua, kiedy się do niego zagaduje, przesuwa nam pit frame o 2, a nie o 1. Czyli jeżeli będę chciał 67 frame, muszę się zatrzymać na 65, nie na 66, tak jak to się robi w przypadku wszystkich innych giftów. No i teraz już tylko Wam pokażę filmik z konsoli. Dobra, wchodzimy do gry. Ja już jestem w siedzibie Game Freaka, bo tam się w to wszystko trzeba bawić. Odebranie Zorue. I sprawdzamy chatoty. Okej, czas na ostatniego chatota. To był ostatni chatot, niech jeszcze patrzę. Brzmi dziwnie. Nie, dobrze brzmi. To jest to. Jestem dwa frame'y przed odebraniem mojego Zorua. Trzeba do niego zagadać. To jest pierwsza cała animacja. I ten element jest bardzo prosty, no tylko trzeba podejść i odebrać Pokemona. No jedyny problem może być z larwą Strike, raz, że jest na tym mylącym drugim frame'ie. A druga rzecz to to, że na chwilę się czeka, zanim się wykluje. Zostałe Pokemony raz, dwa szybko wchodzą, bez żadnego problemu. No i to byłoby na tyle w tym filmiku. Spodziewajcie się ostatniej części, jaka będzie z piątej generacji, dopóki nie zrobię czwartej, bo w piątej generacji jeszcze będzie Entralink, ale to dopiero gdy sprawdzimy staty Zorue. Modest. No. I mamy perfekta. No, będzie jeszcze Entralink Abuse, ale Entralink będzie późno. Entralink będzie dopiero po czwartej generacji. A przed tym jeszcze zrobię dla was Seed i ID Abuse. Czyli w skrócie będziecie mogli mieć jaki chcecie numer ID i przy okazji mieć pewny seed na wybranego shiny Pokemona. No to tyle. Do następnego razu.